Witamy Państwa. Dopiero co końcem maja mówiliśmy o tym, jak będzie wyglądał Dzień Dziecka w kinie. No i dzisiaj poniekąd też to dziecko będzie bohaterem, ale chyba w nieco innym wymiarze. Rafał Mościcki z nami. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. Chciałem, wiesz co, tylko zacząć od jednej rzeczy, bo będziemy mówić o kontynuacji filmu, który to parę lat temu miał ogromny budżet, 175 milionów dolarów, jak na film animowany. Jak na film, który no, byłby taką, powiedzieć dla niektórych, no, rzeczą iście bajkową, chociaż myślę, że ty się z tym nie zgodzisz. Film zarobił 858 milionów przy tych 175 budżetu. Nie dziwię się. Sam jestem psychofanem tego filmu. Prawda? Nie dziwię się, że powstała kontynuacja, ale co ciekawe, ten film właśnie, to ciebie chciałem o to zapytać, bo w takim prostym rozumieniu wydawałoby się, że w głowie się nie mieści. To jest, kiedy obejrzymy zwiastun, trailer, to jest taka kolejna bajkowa opowiastka dla dzieci. Ale właśnie, czy aby na pewno dla dzieci, czy bardziej nie już dla młodzieży, bądź też może jeszcze dalej pójdźmy, bo to się w głowie nie mieści, kto ten film mógłby obejrzeć. No tak, tutaj jest tak, że kto z nas nie czekał, mowa o zarobku tego filmu, to też oznacza masakrycznie dużą ilość widzów. I ci widzowie czekają na dalsze koleje losu Riley. Chcą zobaczyć, co się stało, jak te fundamenty, które zostały zbudowane, odbudowane, emocje, jak smutek, który stał się też podstawą do tego, żeby tworzyć te fundamenty, to takie podstawowe wspomnienia, powraca. No i tak, nie będę Państwa, że tak powiem, oszukiwał. Riley wraca, Riley ma 13 lat, czyli... Urosła nam troszeczkę, czyli w zasadzie tym samym film staje się dla nastolatków, a tym samym staje się film dla rodziców, bo rodzice mogą wreszcie okiełznać, co w tej głowie nastolatka się pojawia. I mogą sobie przypomnieć też, bo czasami używa się tego słynnego powiedzenia, zapomniał wół, jak cielęciem był. I myślę, że no ja się nie mogę doczekać, bo wiem, że twórcy tego filmu no, robią coś niesamowitego. Odrabiają lekcje za wszystkich nauczycieli, bo w szkole się nie uczy o emocjach, w szkole się nie uczy o zachowaniach, nie pokazuje się tego, co tam się w naszej głowie czai i pojawiają się nowi przyjaciele. No właśnie, bo wróćmy do tego pierwotnego filmu, kiedy tak jak wspomniałeś, bo powiedziałeś o radości, strachu, ale gniew, odraza i smutek Riley towarzyszyły, prawda? Tak, no, ale radocha pełniła tą fundamentalną, że tak powiem, no cały czas jak gdyby podbudowywała naszą Riley, czyli ta radocha rządziła. Radocha irytowała niektórych. Smutek był takim moody, takim niesamowitą postacią, z którą się większość ludzi też nie identyfikowała. W smutku też opatrywała też większość ludzi to, że ten smutek jest potrzebny. Jest potrzebny, chociaż czasami no, dostarczał też dużo wrażeń. Tak samo gniew, tak samo odraza, to są te emocje, to są wszystkie podstawowe emocje, które tak naprawdę w nas, niezależnie od tego, czy tych pozytywnych, jednak tworzą i w głowie bohaterki też tworzyły refleksje. To jest dokładnie. To jest istotne, dokładnie. I tak naprawdę, która się wysyła na pierwszy plan, to też od razu widać, co się dzieje z naszą postacią. My też zaglądamy jak gdyby z drugiej strony, czyli widzimy życie Riley, ale też potem widzimy to w kontraście do tego, co się tam w tej głowie wydarza. Tam są piękne też takie sentencje, kiedy widzimy no, na przykład kota i w jaki sposób emocje u kota wędrują, u psa. Tam są różne, że tak powiem, ciekawe, u kierowcy autobusu, też zaglądamy w głowy bohaterów, którzy tam się pojawiają i myślę, że to jest też bardzo fajne, te kontrasty są super. Natomiast witamy na pokładzie Riley i tam pojawiają się nowi przyjaciele. Na początku jest to obawa, zazdrość, nuda i wstyd. I cała ta ekipa się pojawia i no, i te emocje główne, podstawowe zostają w pewnym momencie stłumione i zaczyna się znowu walka o Riley, o nadanie pewnych określonych, że tak powiem, standardów znowu jej życiu. To też jest, to wiesz, przerwę, to ciekawe, bo nastolatek to jest człowiek, w którym jest dużo niepewności, używam celowo tego słowa, no bo właśnie ta niepewność w filmie, w losach tej bohaterki jest, no bo ona jest w pewien sposób na tym rozdrożu, wychodzi z tego okresu dzieciństwa, ale jeszcze jest przed dorosłością. No prawda? Dokładnie. Więc jest w tej niepewności, w takiej, no byśmy powiedzieli, gdzieś pośrodku, między jeszcze jedną a drugą sferą, prawda? A w tym momencie rodzice, którzy oglądali ten film,
usłyszą te swoje znamienne sentencje, no tak, przyzwyczaję się, tak będzie przez następne lata, nie? Że ten nastolatek będzie mówił o tym, że żyć mu się nie chce, że to jest najgorszy dzień jego życia, że to bez sensu, że nudzę się i że w ogóle życie nie ma sensu, albo jestem okropny, jestem beznadziejny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajduje podstawy właśnie w tych emocjach, które sobie tam u tego bohatera się pojawiają. I myślę, że zajrzenie do tej głowy to jest coś niesamowitego, bo w tym momencie my nauczymy się nazywać swoje emocje, bo tego się nie uczy w szkole. Uczymy się o układzie trawiennym, oddechowym, wszystko mamy opanowane perfekcyjnie. Na maturę przygotowujemy się z całego, że tak powiem, systemu biologicznego. A propos kończących się właśnie, czy zakończonych właściwie matur. Zakończonych właśnie matur, czy egzaminów na koniec szkoły podstawowej. Natomiast w ogóle się nie uczy o emocjach. Mm. A to jest tak elementarna rzecz, tak ważna, tak potrzebna, zwłaszcza dla młodych ludzi dzisiaj. I dlatego ten film jest nie dla dzieci. Dzieci znajdą sobie tam trochę uciechy, bo tam oczywiście gagi animacyjne się pojawiają. Te postaci kreskówkowe, one są zawsze urocze, piękne i wspaniałe. Ale nastolatkowie znajdą coś dla siebie i to, co mówimy cały czas, polecamy chodzenie na filmy rodzinami, bo wtedy cała rodzina może przeżywać. Ci najmłodsi uczą się bycia w kinie razem, rozmawiania, bo nie ma nic gorszego niż, zresztą każdy z nas to wie, ty wiesz, ja wiem, nie ma nic gorszego niż samotnie oglądać film. Zawsze jest taka tendencja, nawet jest to komedia, że chcemy się odwrócić do kogoś i powiedzieć, widziałeś, albo porozmawiać, albo wywołać reakcję. Albo razem się uśmiechać. To jest porównywalne do samodzielnego oglądania meczu piłkarskiego. No po prostu euro się zbliża wielkimi krokami, więc no nie polecam oglądania samotnie meczu polskiej reprezentacji, bo można wpaść w depresję. A depresję razem przechodzi się o wiele łatwiej. Proszę Państwa, to nie wpadając w żadne nie najlepsze stany, żeby teraz uradować Państwa, to będziemy mieli dla Państwa jak zwykle pytanie konkursowe. No i Państwo bądźcie teraz uważni, no a później mam nadzieję, że tylko samą radość sprawimy, zwłaszcza zwycięzcom tego konkursu, a pytanie będzie... Pytanie będzie bardzo proste, bo Riley w dwóch częściach towarzyszy pewna dyscyplina sportu, którą Riley się zajmuje i która dla Riley jest bardzo ważna, więc wystarczy podać tą dyscyplinę sportu. Podpowiem tylko, że jest to sport drużynowy, podobnie jak piłka nożna. No to proszę bardzo, łatwiej już chyba nie można. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Pod ten adres wysyłają Państwo odpowiedzi, jak zwykle prawidłowe. No a dwie pierwsze te prawidłowe odpowiedzi uhonorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No i na koniec, oczywiście trudno nie powiedzieć o produkcji Disneya i Pixara, że rzeczywiście no, po raz kolejny te dwa studia jak łączą swoje siły, to wychodzi coś fajnego, bo to jest też ucieczka troszkę od disneyowskiej kreski, od tej fabuły, prawda, takiej lekko sentymentalnej, nowocześnie pokazanej. Ja myślę, że zaletą tego filmu jest to, że młode pokolenie, tak zobrazowany ten film, właśnie bardzo dobrze jest w stanie przyjąć. Dlatego nie dziwię się też wynikom tego, bo jest niesamowicie uniwersalny. I myślę, że takie działania Pixara i Disneya natychmiast się wyróżniają na ekranie. Widać, że to są wybitne, co by nie powiedzieć, dwa studia. Tak, i myślę, że teraz tak jak podobnie było po COVID-zie, jak młodzi ludzie chcieli iść do kina i zrobili hype i ubierali się na galowo i szli na Minionki, to my z naszej strony, z kina Helios, Czasu na Opole, polecamy, żeby może poprzebierać się za te postaci, za te emocje. Wyrazić emocje i zrobić taki, chociażby zrobić taki opolski hype w Heliosach, bo to już jest końcówka roku, to już jest naprawdę ten czas, kiedy można sobie uciec do kina i zobaczyć sobie ten film, czy na weekend zbierajcie się wszyscy, czy studenci, czy młodzi, czy starzy i przychodźcie, na w głowie się nie mieści, zróbmy z tego wydarzenie, bo naprawdę warto. No to cóż, w głowie się nie mieści część druga na ekranach kin. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Rafał Kościcki nam dzisiaj towarzyszył, a mam nadzieję, że Państwo będą nam towarzyszyć w kolejnym odcinku naszego programu już za tydzień.